Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ja jestem na streamie, kontynuujemy przygodę w dodatku Krew i Wino. Jest ze mną prawie 20 osób i lecimy, moi drodzy. Nie kontynuujemy na razie fabuły. Aktualnie na czacie zaproponowaliście, abym zajął się zadaniami bohater narodowy oraz żebyśmy się wybrali do Corvo Bianco, czyli do tej winnicy, którą dostaliśmy od księżnej. I tak też uczynię. Sam byłem ciekaw tej winnicy, także chętnie się tam udam. A tymczasem porozmawiajmy z kuratorem sztuki. Prezentacja pomnika Regina... Proszę się rozejść! Prezentacja pomnika została odwołana! Ma jakieś fajne statuetki. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivii? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? Opowiadaj, jak Adam, dobrze zapłacę. Tylko tyle usłyszałem. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną, pokażę ci. Okej, ciekawe. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma. Reginald Dobry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Wirtuoz, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć... ukradli mu jaja. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem. Każdy, kto je pogłaskał. Minie, musisz odzyskać te jaja. Kiedy dokonano kradzieży? Podejrzewasz, kto mógł to zrobić? Opowiedz mi więcej o Reginaldzie. Są jacyś jaki quest? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. To może skoro wisi na nich cała gospodarka, to zwyczajnie może odpadły i się gdzieś poturlały w krzaki. No będziemy jeszcze badać ten posąg. O matko. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Przyjrzyjmy się. Faktycznie to była bardzo precyzyjna operacja. O matko. Piłowali jaja, spokojnie, no. Spokojnie. Niedługo będziesz. Ten chłop jeszcze tutaj gada sobie pod nosem. Uda się. O, musi się udać. Zaschnięta plamka krwi. Okej. Cała gospodarka wisi na nich. Czy tam spoczywa, jak on to powiedział? Cholera jasna, tu mi pokazuje, że jesteś do zbadania. O, tutaj. Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. Okej, lecimy dalej. Co więcej. Spokojnie. Spokojnie, Reginaldzie.
Tutaj mi pokazuje, że coś jest, ale ja tutaj w ogóle nic nie widzę. Chyba, że nade mną. Zobaczmy. A, chyba gdzieś tutaj. Jest. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Okej, okay, mamy zapach złodzieja. Powinien wystarczyć. Lećmy za nim. Kobiety lubią łzy, mężczyźni wino. Lecimy, lecimy. Zaraz się okaże, kto tutaj tak intensywnie głaskał Reginalda, że aż mu odpadło. O kurde, no ciekawe. Nie mogę się doczekać finału tego questa, jak tylko się okaże, kto to zrobił i czy te genitalia wrócą na swoje miejsce. Czekajcie, gdzie to leci? Tutaj. Chyba, czy nie, nie, nie. Strasznie tam giełka taka mało intensywna, ale coś tam czuję, coś tam czuję, coś tam czuję. Lecimy dalej. Zapach prowadzi do tych drzwi. Aż boję się wchodzić do środka. O, widzę, że przeszkadza. Jaki dziasza? To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. Potknąłem się. A ona już tam leżała. Psst, Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Przyłapał ich. Że co? Nie, nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Grzeczniej, dziadku. Chcę z tobą pomówić. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Przestań kręcić. Dobrze wiem, że to ty ukradłeś jaja Reginalda. Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Mąż wraca. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu. Stawaj do walki, ty. Zaraz. Co tu się dzieje? Rosalinda. Jednego jeszcze mi ci wybaczył. Ale dwóch! Zaraz, zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Oj, wracaj, gościu. Chociaż w sumie on jest chyba u siebie nie w domu. Nie mam na to czasu. Wracaj przecież do domu. Już nie wiem, który jest w którym. Który jest w którym domu. Tak będzie lepiej. Przecież ten dziadek krzyknął, że co robisz w moim domu, więc to chyba ona przyszła do niego. Zobaczymy, co nie dalej. Wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki, dzięki za ratunek. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych.
Dobrze, że Rosalinda zakryła się na samym początku, a później zarzuciła ręcznik. Nie będę musiał cenzurować odcinka. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Dziadek to jakiś szczęśliwy w ogóle. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. W jeden dzień więcej niż przez 10 lat. I musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Zgoda, nic z tego. Mogę ci je pożyczyć. O kurde, będziemy sobie z dziadkiem żonglować jajami. No masakra. Kurde, no. Właściwie powiem szczerze, że trochę mnie te jaja totalnie nie obchodzą, ale spróbujmy zrobić takie 50-50, nie? Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć na jeszcze jeden dzień. Co ty na to? Jeden dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. Okej. Okay. Dziadek będzie miał teraz już spokój na kolejne 10 lat. No dobra, oddalmy się, żeby nie podsłuchiwać, co tam się dzieje. W tym czasie tutaj przy tym stoliczku sobie pomedytujemy. Dajmy im czas, niech mają ten jeden dzień ekstra. Niech sobie dziadek jeszcze poużywa. Rosalinda tak samo, bo chyba z mężem coś nie idzie. Także wrócimy tam po jednej dobie. Albo damy mu jeszcze jedną. Niech ma, no co może się stać? Najwyżej ewentualnie jest jeszcze taka opcja, że dziadek po prostu nie, tak jakby powiedzmy będzie sprawny tam gdzie trzeba, ale jak serducho mu nie wytrzyma, no to wtedy byłby problemik. Mam nadzieję, że tym oczekiwaniem 2 doby go nie zabije. Okej. Wróćmy do niego, dałem mu 48 godzin. Także mam nadzieję, że to przeżył. Jest! A jaki szczęśliwy. Ważne, że żyje. Cii, nie tak głośno. Obudzisz ją i znowu będzie chciała. Kogo obudzę? Rosalindę? Nie. Luizę, jej kuzynkę. Dobry jest. Ona ma niewyczerpany apetyt. A ja już nie mogę. O. No co z tego, że głowa chce, jak ciało już nie daje rady. Ostatnim razem... Faktycznie myślałem, ledwo dam radę. Serce nie wyskoczy. Masz, weź te jądra i niech lebioda macie w opiece. Będzie ci to potrzebne. O, matko. Rosalindę? Nie, Luizę. No jeszcze jakby to było takie oczywiste totalnie, takie... No gdzie Rosalindę? No chłopie, oszalałeś? Przecież to wiadomo, że to Luiza, no kurde. Jej kuzynka. No powiem szczerze, że jurności temu dziadkowi mógłby pozazdrościć nie jeden nastolatek. Ale cóż, słyszałem... od wielu starszych osób, że no niestety człowiek jest stary ciałem, ale młody duchem, więc z kolei no nie ma się mu co dziwić, tak? Okej, pogadajmy z kuratorem. Jak udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę. Odzyskałem je. Niech mnie lebioda uściśnie. To naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność.
80 punktów. Padnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Ojejku. Serio? Idź na cmentarz, bohater narodowy. Widzę, że ten quest się zakończył, ale z racji tego, że jutro jest grande opening tychże jajów, to nie omieszkam ich pogłaskać. nie mogę się oprzeć. Wiem, że źle to brzmi, ale jakoś nie mogę. No. Pytanie, czy muszę zaczekać na zewnątrz? Czy da radę tutaj? Ładna melodia. Okej, nie zapykło. Muszę chyba się stąd oddalić i tam poczekać do kolejnego dnia. Okej. O! Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Bilety tylko! Dobra, czyli już chyba można. Idę tam za friko, bez kolejki, pogłaśać to co moje. Dotknij. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Okej, okay, dostałem jakiegoś buffa. Nie mam zielonego pojęcia. O Jezu, przepraszam. Wy chyba nie na poważnie, tak? Jaka reakcja? Zobaczmy, co to jest za buff. Nie wiem, jak go podejrzeć, niestety. Nie mam pojęcia, jak go podejrzeć i co tutaj mi dało to pogłaskanie. Jak to sprawdzić? Nie mam pojęcia. W statystykach? Okej, okay, z moimi genitaliami nic się nie wydarzyło. nie mam pojęcia, jak tutaj można by było sprawdzić, co ten buff nam dodał. Nie będę też zdejmował Geraltowi spodni, bo boję się, co tam znajdziemy. W każdym bądź razie jakiś buff jest, ale co on robi? Nie mam pojęcia. Statystyki, ukryte opisy, sortowanie, przytrzymaj... Nie widzę tutaj nic. No dobra, no jest jakiś buff, nie wiem czy widzicie. Coś to daje, ale nie wiem co. Nie mam pojęcia, co to daje. Dobra, idziemy teraz do... Jak to się nazywało? Corvo Bianco. To jest nasza kolejna... kolejna misja. No nic. Może zaraz gdzieś tutaj się uda przeczytać, co to daje. W każdym bądź razie na razie wydostańmy się z miasta. Kurde, ten quest był dziwny, ale cieszę się, że zrobiliśmy go na streamie. Bo pomimo swojej dziwności to był taki dosyć nietypowy. Zobaczcie, że w Corvo Bianco mamy tutaj dom Geralta. Miejsce podarowane Wiedźminowi przez Jaśnię Oświeconą. Można tu zaznać chwili wytchnienia pomiędzy zleceniami. Mamy tu również nasz schowek. Rewelacja. Prawdopodobnie też jak tam podjedziemy teraz, to pojawi się tam znacznik, tak że będziemy mogli się tam przenosić. Okej, okay, Marta nam napisała na czacie, co dał nam ten buff. Jest to Unlimited Stamina Outside Combat for 60 Minutes. Czyli jest to nieskończona wytrzymałość poza walką na 60 minut. Okej, okay, czyli już wiemy, dlaczego ten dziadek był tak jurny. Ponieważ jego wytrzymałość była przez 60 minut. No, to u niego było dużo dłużej, ja dostałem tylko na godzinkę. Może to im się starszym, tym dłużej to trwa. Cholera wie. Zobaczmy, co ten kowal tutaj ma przy sobie. Może ma jakieś fajne rzeczy. Jakieś schematy, schemaciki. No nie ma tutaj nic ciekawego. Liczyłem, że sobie tutaj z nim pogadam, ale nie będziemy na razie zawracać gitary. Spod mu
ochota słyszeć świsty rąk. Lecimy do Corvo Bianco. Zaraz sobie tutaj... zaraz sobie tutaj wezwę płotkę. Tylko zejdziemy z jakichś takich dziwnych ścieżek górzystych, bo ona tutaj lubi się pojawić w samym środku jakiegoś krzaczora. Okej, okay, jest. Dobra, i lecimy tam po prostu taką na skuśkę. O my god, co ty robisz? Okej, okay, chyba dojechałem. Nie wiem, po co ja na nią w ogóle wsiadałem. To było głupota. Tam było bliżej, niż mi się wydawało. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Znacznika jako nie było, tak nie ma. Szkoda. Liczyłem na to, że da się tutaj przenieść. Witam pana. Nazywam się Barnabé Basil Folti. I z polecenia księżnej będę pana... Barnabé Basil Folti. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, Nibili, jest niezwykle Rompali wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem. Barnabo Bazyli. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. O, jakaś kobieta tam sobie szła. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa Herbu Cat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego pradziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów niż rośnie. Jaki wariat. Winorośli. O, tam Marta napisała, że tamten koleś był kasiasty, ale nie zwróciłem uwagi na to, ile miał kasy. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i te ziemie. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał... Ponad 15 tysięcy kasy miał jakiś... Niedługo potem smak. Kurde, jakiś kowal mu też z mniejszego miasteczka. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. No dobra, oprowadź mnie. Może zrobimy sobie mały tour de Corvo Bianco. Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Tour de Corvo Bianco. Muszę sobie kupić jakiś garnitur na tę okazję. W całej okazałości. Sporo tego. W rzeczy samej. A teraz pokażę, jaśnie panu, kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. Ciekawe. Kurde, całkiem niezły przybytek. Nawet tutaj jacyś ludzie są. I koń padnie od ciągłego galopu. Ciekawe, co oni tu robią wszyscy. Pracują dla Geralta.
Ten zielony dom zajmuję ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Spoko. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Spoko, czyli za pieniądze księżnej utrzymujemy tych wszystkich ludzi, którzy tu pracują. Podoba mi się. Baron Russell kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. No dobra. Zwiedzamy dalej. W dole przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner. Jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. No niesamowite. A pamiętam jak wczoraj, jak podczas podstawki w trakcie jednej z misji mówili, że Geralt ogólnie Wiedźmini nie mają swojego domu, tylko żyją w trasie. O, mamy kota nawet. O kurde, nie lubią nas. Zapomniałem, że koty nie lubią Wiedźminów. Niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Boliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. Ciekawa historia. Idźmy dalej. Ej, zawalista jest ta winnica. To jest strasznie dużo terenu, normalnie z 50 arów. O, nawet piesio tutaj jest. Elegancko. No i mam swój upragniony znacznik na mapie, także będzie można się tutaj przenosić. Żona pana Boliusa, Mina, miała tu ogród. Ach, jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność. Znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy, panie majordomusie? Jak on był? Bazylii, tak? Fajny soundtrack, tu podoba mi się. Tu pani Mina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazylii. Barnabo Bazylii nawet. Zapominam o tym pierwszym członie Barnabo. No dobra, zbliżajmy się już powoli do końca tego Tour de Corvo Bianco, bo już trochę mi się to nudzi, bo ja tutaj jestem przepełniony jurnością przez najbliższe 60 minut, a jak na razie to spacerujemy sobie z chłopem po winnicy, a po głaskaniu jajek miałam inne plany. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnie dla płotki. No dobra, idziemy dalej. O, tu fajnie. Cóż to za miejsce? A, to jest to, co walczyliśmy z tą Bruksą. Zatrzymano tu wino, jednak baron Russell składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnabo Bazylii. Doceniam. No dobra, co dalej? Dawaj, dawaj, panie Barnabo, nie ma tutaj co aż tak się rozczulać. Do brzegu z tym Tour de. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona.
ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. Okej, okay, mamy to. Już chyba się domyślam, na co będziemy w tym dodatku wydawać całą swoją kasę. Prawdopodobnie na odnawianie tego przybytku. Jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość, gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. Okej. Może byśmy zrobili tu mały remont. Zobaczmy, ile to będzie kosztować, bo coś czuję, że krzesło, na którym siedzę, zaraz się zawali 3 piętra niżej. Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Renowacja w domu, wyposażenie podwórza, porozmawiajmy o czymś innym. Bardzo chciałbym zrobić stajnię dla płotki, także zobaczmy wyposażenie podwórza. Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej użytecznym. Och, tak, tak, koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem, jaśnie pana, przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Okej. Okay. How much? Potrzebuję stołu do reperowania pancerzy. Przydałby mi się ostrzałka do mieczy. Dobra, spróbujmy z tą ostrzałką. Ile to kosztuje? W moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna ostrzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytnią ekstrawagancję. 1000! Not bad. 1000 to jeszcze jestem w stanie zainwestować. W takim razie kup, proszę, przyzwoite. Chyba, że to było 10 000. Wstawić na podwórze. Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Nice. Czy życzy pan sobie... Czuję się normalnie jak jakieś panisko teraz. Cholera, jasna. Fajne uczucie, podoba mi się. Potrzebuję stołu do reperowania pancerzy. Moje jeżeli pancerze, też jest za tysiaka, to jestem w stanie to zaakceptować. Trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast się tym zajmę. Też tysiaka. Acceptance. Dobre. Zamów taki stół. Podpisuję proformę. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej 1 dzień. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Gładziutko idzie. Czyli nie możemy zrobić tej stajni dla płotki, ale bida. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może... odnowić ściany z zewnątrz. Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont. Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rompali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze... Dobra, poka cenę, chłopie, dawaj faktury. Broni, pancerze, których admirał był miłośnikiem. Po tysiaku to jeszcze na... jeszcze. Ale 5 koła. O, to już boli. Ale pamiętajmy, moi drodzy, że były takie czasy, gdzie jarałem się tym, że mam 30 tysięcy i wtedy pytałem się, ile kosztuje Nowigrad. Natomiast teraz mam 2 razy tyle, a nawet jeszcze więcej niż 2 razy tyle.
Więc myślę, że już odżałuję i te 5000, no, już niech będzie. Zróbmy jakby taki pierwszy etap, czyli remont chaty i ta ostrzałka. 7 koła, aj, boli, boli. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już 2 dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. Normalnie jak w... Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Extreme makeover. Okej, bywaj, chłopie. Na razie wszystko. Dziękuję. Okej. Przywróć winnicę do jej dawnej świetności. Poczekaj 3 dni, aż zakończy się remont. 1 dzień, aż sprowadzi osełkę. I 1 dzień, aż sprowadzi stół do reperowania. Pozwolę sobie stąd teraz wyjść. I wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na oczekiwanie tutaj. Chyba nie muszę robić tego nigdzie indziej. Myślę, że to powinno zadziałać. Doczekajmy się na tą osełkę. Poczekam też do dnia, żeby cokolwiek widzieć. W Corvo Bianco teraz dostępna jest ostrzałka do broni i stół do reperowania pancerzy. Zobaczmy. No, są faktycznie. Są faktycznie na miejscu. Tutaj mamy ostrzałkę. A tutaj reperujemy pancerze. Elegancko. No dobra, zapoczekaj 3 dni, aż zakończy się remont generalny. Zobaczcie, są porozstawiane rusztowania. Jak na razie to nasze Corvo Bianco to tak trochę bym powiedział niezbyt wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądało za 3 dni. Także czekamy dalej. Czekałem już 1,5 dnia. Więc prawdopodobnie będę musiał zaczekać jeszcze dłużej. Winnica Corvo Bianco została odnowiona. Zobaczmy. No nawet ładnie. Trochę jaśniej. To by się tu przydał na stałe. Nawet ładnie. O. Cholera, w środku jak elegancko. Podoba mi się. Jak idą prace renowacyjne, Barnabo Bazyni? Och, doskonale. Ukończyliśmy remont generalny. Pozwoliłem sobie też wstawić po 2 wieszaki na broń i pancerze. Gdyby jaśnie pan zechciał jakoweś wyeksponować. Jest też kilka miejsc na nowe obrazy. Ponadto robotnicy, uprzątając piwnicę, natknęli się na coś zgoła osobliwego. Mam wrażenie, że jaśnie pan powinien to zobaczyć. Okej, to o to chodziło. Pójdę tam natychmiast. Skoro tak mówisz, pójdę sprawdzić, co to takiego. No dobra, przeszukaj piwnicę. Teraz dopiero nam się to pojawiło. W takim razie zejdźmy na dół, bo jestem ciekaw, co to takiego. Okej, włączymy wiedźmińskie zmysły. Ciekawe. A, tutaj. Co się ma jest za tą ścianą? Dobra, co my tu mamy? Skarbiec jakiś, a nie, co to jest? Laboratorium. Widać, musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś alchemik. O, mamy labo swoje. Mamy jakiś list. Użyj. O, możemy sobie przy tym stoliczku odnawiać eliksiry i petardy. No, proszę, proszę. Elegancko. Dobra, wracamy do majordomusa. Coś chyba ma tu jeszcze do powiedzenia.
Wiesz coś o laboratorium w piwnicy? Któryś z poprzednich właścicieli interesował się może alchemią? Laboratorium? Alchemia? Nic mi o tym nie wiadomo. Ale tuszę, że dla Wiedźmina to może być ciekawe znalezisko. Rzeczywiście, jest. Było zamurowane, a wyposażenie jest dość wiekowe, więc pewnie należało do kogoś, kto zajmował Corvo Bianco, zanim zacząłeś tu pracować. Ale ten ktoś bez wątpienia znał się na rzeczy. Są tam menzurki i kolby ze smoczego szkła, destylatory, sublimatory, węgrometry. Jaśnie pan wybaczy, ale kompletnie na tym się nie znam. Chodzi po prostu o to, że ten sprzęt to prawdziwe cacko. Wybitne dzieło alchemicznego rzemiosła. Jeśli miałbym porównać wytwarzanie mikstur w tym laboratorium albo nad ogniskiem, to nie ma porównania. A zatem jestem jeszcze bardziej kontent, że jaśnie pan go odkrył. No dobra. To z nim można też walnąć w gwinta. Zobaczmy, co jeszcze możemy teraz wyremontować. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Okej, okay, renowacja w domu, wyposażenie podwórza. Zobaczmy, czy pojawiła się już ta stajnia dla płotki. Może byśmy coś jeszcze ulepszyli. Ależ jak najbardziej, doskonały pomysł. Teraz, kiedy jesteśmy po remoncie generalnym, może warto zająć się obejściem. Odnowić stajnię, przywrócić do świetności dawny ogród żony pana Boliusa. Płotka mogłaby mieć wygodniejszą stajnię. Widziałeś płotkę? Kurde, myślę, że to z 10 koła pewnie będzie. Wiele razem przeszliśmy. A to już będzie bolesne. Skoro ja mam porządny dom, to ona też powinna. Witam serdecznie, Przemo. Porządna stajnia świadczy o właścicielu. Proszę tylko o sygnał, a od razu każę rozpocząć prace renowacyjne. Ile? O kurde! Elegancko, 2000 to jestem w stanie jeszcze łyknąć. Dla mojej płotki wszystko. Każ wyremontować stajnię. Natychmiast biorę się do dzieła. Sprowadzenie robotników i cały remont zajmie pewnie ze 2 dni. Elegancko. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Dobrze. Resztę renowacji zostawię sobie poza streama. Wróćmy do bo tego strasznie filmu. Jest to czasochłonne. Przypomniało mi się, że mam coś pilnego do załatwienia. Jak najbardziej. Okej. Okay. Jeżeli cokolwiek tutaj zostanie zupgrade'owane, to oczywiście poinformuję was na streamach. Natomiast nie wiem, czy widzieliście i czy zwróciliście uwagę, ale tam przy renowacji stajni była informacja, że dostaniemy premię do wytrzymałości płotki. Także elegancko. Jak widzicie, nie robi się tego po nic. A 2000 to umówmy się, jest jedna poważniejsza misja i popodnoszenie kilku mieczy i zbrój, także dla mnie spoko. Zapisuję grę, zakończam ten odcinek, moi drodzy, i zakończam również dzisiejszego streama. Także wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się jutro wieczorem, także będzie mi bardzo, bardzo miło, jak sobie znajdziecie też czas i na jutrzejszego streama. Także zapraszam serdecznie. Godzinę podam oczywiście w powiadomieniu na Discordzie, także zapraszam również na nas, na nasz serwer Discorda. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i dobranoc. Pa, pa.